Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć wciąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. I oto i dokładnie w tym miejscu, już za 2 lata, będzie stać most na Pragę, jak to w skrócie się mówi, ale ja mówię o tym jako kładka pieszo-towarowa przez Wisłę w centrum Warszawy. Ale więcej i o szczegółach, jak zawsze, Jakub Sykut. Halo, halo? Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj w miejscu, gdzie za mniej więcej 2 lata ma powstać kładka pieszo-rowerowa. Jak widzicie, rozpoczęła się tutaj wycinka drzew. Kładka ma na celu połączenie Pragi z drugą stroną Wisły. Na kładce będziecie mogli sobie usiąść na ławeczce oraz pooglądać naszą piękną Warszawę z nowej perspektywy. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, trochę się tu będzie działo i trochę już się zaczęło dziać, ale najpierw co tu właściwie będzie powstawać, bo to chyba od tego trzeba byłoby zacząć, przedstawić cały obiekt i co tu się właściwie będzie działo. Pierwsze powstanie tutaj nowy most i będzie to dosyć ciekawa i spektakularna według mnie konstrukcja, jakiej aktualnie w Warszawie jeszcze nie mamy. Co prawda w okolicy mamy most Świętokrzyski, który pod względem designu raczej... No, to trudno go przebić, nie będzie ten nowy most aż tak wysoki, co nie zmienia faktu, że faktycznie na pewno zainteresuje niejedną osobę, aby go przekroczyć, nawet tylko po to, żeby wejść na środek Wisły, zrobić ładne zdjęcie panoramy Warszawy i wrócić. A będzie, gdzie można tutaj chodzić, ponieważ cała długość mostu to 452 metry. Stanie się jedną z najdłuższych tego typu przepraw na świecie. Będzie wykonany ze stali pokrytej farbą imitującą kolor kurtenu. Materiał ten dobrze znosi dużą wilgotność nad rzeką. Piesi i spacerem pokonają tą przeprawę w 6 minut, rowerzyści w 2 minuty. I co ważne, tak, ten most będzie dostępny zarówno dla osób chodzących na piechotę, jak i osób poruszających się na rowerach czy UTO. Także to będzie dobra nowina. Oczywiście piesi będą mieć tutaj całkowite pierwszeństwo przed rowerzystami, ale będzie tutaj strefa równego w teorii traktowania. No i tak, most będzie dosyć ciekawy, mianowicie będzie w różnych szerokościach. Najwężej będzie 6,9 metra w szerokości, a najwięcej to będzie 16,3 metra. I czemu aż takie różnice? Po pierwsze, aby był lepszy design, żeby ładniej wyglądało, a po drugie, ponieważ w tych najszerszych miejscach będą 2 strefy bułeczynkowe. Na moście będzie można usiąść sobie i podziwiać, jak wygląda ładnie dzisiaj zanieczyszczona Wisła. I nie mówię tutaj o żadnych ściekach czy innych rzeczach, tylko po prostu nasza główna rzeka w Polsce, no, jest bardzo brudną rzeką zazwyczaj przez większość pory roku. No i zobaczyć, jak wygląda z kolei już ładna panorama Warszawy z budującymi się różnymi wieżowcami i dopachaczami chmur, których coraz to więcej w stolicy. Ponadto cały most będzie postawiony na 7 podporach żelbetonowych, co będzie go czynić dosyć ciekawym mostem i nie będzie się unosić w powietrzu, to tak jak próbował imitować most Świętokrzyski, który prawie w całości znajduje się na tym podwieszonym elemencie. Jednakże na samym końcu przy bulwarach doskonale widać, że tam już jest parę słupów normalnych. No i tak, projekt był zainspirowany pracą magisterską Małgorzaty Dębowskiej z 2014 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Koncepcja architektoniczna mostu pieszo-rowerowego została wybrana w międzynarodowym konkursie ogłoszonym pod koniec 2016 roku i rozstrzygnięta we wrześniu 2017. O nagrodę walczyło aż 40 prac konkursowych. Zwyciężyła warszawska pracownia Schulzer Plan, polska filia niemieckiego biura projektantowego. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, chociaż raczej w to wątpię. Projektanci ci wcześniej zaprojektowali m.in. warszawski most imieniem Marii Skłodowskiej-Curie. No, o ile bardzo mi się podoba lokalizacja mostu północnego, to jego design na pewno nie przykuwa jakoś strasznie uwagi, chociaż ta część pieszo-rowerowa z tramwajem według mnie całkiem ładnie im się udała. No i tak, dokładnie taki będzie właśnie ten most. Macie tutaj w międzyczasie jakieś wizualizacje i jak wygląda aktualnie teren. Tam się pewnie Wam będą przejawiać zdjęcia zarówno z okresu przed jakąkolwiek pracą i pracą jak już są,
Ponieważ pierwsze zdjęcia, jakie tutaj mam, to już są faktycznie sprzed prawie roku. Wtedy jakieś mniej pierwsze informacje zaczęły przypływać na temat tego, iż ten most faktycznie powstanie i to bez względu na to, czy pieniądze będą. Ponieważ wykonawca, czyli Budimex, o którym właśnie miałem powiedzieć, zaproponował dość mimo wszystko niską cenę tego mostu. A dokładny koszt inwestycji to 120 961 tysięcy polskiego golda brutto. Jednakże tutaj Budimex po prostu zjechał z tą ceną, bo normalna cena, jaka była zarysowana w kosztorysie, to było o 60 milionów polskiego golda więcej, bo to było około 176 milionów polskiego golda. Także ewidentnie tutaj Budimex zszedł dosyć ładnie z ceną. Także jak widzimy, faktycznie tutaj konkurenci właściwie nie mieli szans z taką niską ceną, bo to dosyć mocno zeszli. No i też dobrą nowiną jest to, jeżeli nie wiecie, co na przykład Budimex jeszcze buduje w Warszawie, to między innymi niedługo będzie już rozpoczynała się budowa tramwaju na Wilanów, tutaj również przez Budimex będzie budowane, jak i również Warszawa Zachodnia, przebudowa tejże stacji kolejowej, dworca i wszystkiego, co tam się aktualnie znajduje, jest aktualnie przez nich realizowane. Także coś tam już faktycznie robią na rynku warszawskim, a tu kolejna informacja. Teraz przechodzą na drugą stronę Wisły. Powoli, może na Warszawę Wschodnią dotrą. Natomiast, co jest ważne i to nie będzie psuć nam designu całej kładki, to minimalne oświetlenie. Oświetlenie będzie tutaj budowane podobnie jak na moście właśnie Marii Skłodowskiej-Curie w budowę faktycznie kładki. Nie będziemy mieli żadnych latarni wychodzących czy innych miejsc, takich jak mamy na przykład na molo w różnych miastach. Tu będziemy mieli bezpośrednio wszystko wmontowane w kładkę, czyli nic nie będzie wychodzić specjalnie. Jedyne co nam będzie wychodzić, to system monitoringu, który tutaj dosyć jest rozbudowany i niestety jest to niezbędne, aby kładka była w pełni bezpieczna. I tutaj ja żadnych podtekstów od razu nie wrzucam, ale faktycznie można by się w teorii pomyśleć, że chodzi o to, że jest to połączenie centralnej części Warszawy z Pragą, ale no jak kto woli, oczywiście tutaj nic, żadnych podtekstów nie podrzucam. No i tak, co ważne, to jest pierwszy most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie. W innych miastach już takie rzeczy powstawało, jednakże w Colicy cały czas nie mieliśmy żadnego mostu, tylko i wyłącznie pieszo-rowerowego. Takim początkiem do tej drogi już był most Świętokrzyski, który faktycznie jest głównie używany przez rowerzystów i pieszych. Jest to dosyć ważny most na tej trasie, ponieważ samochody i inne pojazdy głównie w kierunku lokalnym korzystają tylko z tego mostu, a nie jest to żaden rodzaj most tranzytowy, dzięki temu, że trasa tam jest w tunelu. Także tak to właśnie wygląda. No i tak, tak jak właśnie powiedziałem, most łączy Pragę i Śródmieście. Ale pewnie jesteście ciekawi, czemu właśnie w tym miejscu powstał ten most. No i tak, co ciekawe, w 1948 roku, dokładnie w tym miejscu, był już inny most. Most pontonowy, wybudowany przez warszawski pułk saperów. Również dziś wskazane wydaje się połączenie obydwu brzegów właśnie na wysokości ulicy Karowej i Okrzeki. Dzięki temu powstanie ciąg komunikacyjny, który może wręcz stanowić przedłużenie osi Saskiej. A doskonale wiemy, co się znajduje na ulicy Saskiej. To również przedłużenie nowego centrum Warszawy, bo choć nie jest to dokładnie w centrum, to trochę tutaj to będzie łączyć i oczywiście połączy nam atrakcje. Natomiast według mnie najważniejszym elementem, który faktycznie będzie tutaj nam łączyć ten most na Pragę, to są bulwary, na których się zaczyna ta kładka i kończy się na nowej części Wybrzeża Szczecińskiego, która została ostatnio przebudowana. Ładnie to jest wszystko tam skomunikowane i zaraz obok jest zupełnie nowy i jeszcze budujący się Port Praski. Według mnie Port Praski to przyszłe nowe centrum Pragi, na którym będzie bardzo dużo elementów dla turystyki, nie tylko mieszkania, ale i również lokale gastronomiczne, handlowo-usługowe czy nawet biurowe. I sądzę, że w tym rejonie, jeżeli faktycznie będzie dobrze spożytkowany, bo jest to bardzo duża działka, bardzo duża przestrzeń, również z wodą i z połączeniem bezpośrednio z Wisłą, tutaj jest, no nie ukrywajmy, w centrum Warszawy całkowicie niezagospodarowany, to aż się prosi o to, aby coś tutaj powstało. Ten teren od dawna jest oczywiście miejscem spornym. Tam zawsze jakieś były problemy, bo Port Praski on miał powstać od dawna. To wszystko tutaj się znajdowało kiedyś, miał tutaj zmienić się całkowicie w nie do poznania. I doskonale wiemy,
Wiesz, jak już tutaj powstało Most Świętokrzyski, to port praski miał się właśnie wtedy pojawiać. Jednakże, jak mogliście zaobserwować, do dziś jeszcze go nie ma. Ale to się zmienia i w najbliższym czasie, miejmy nadzieję, budowa już jest kopyta i będziemy mogli zobaczyć to w pełni o całości. Mam nadzieję, że właśnie dzięki temu też przy okazji stacja metra Stadion Narodowy będzie bardziej popularna, chociaż cały czas niektóre wyjścia będą bezużyteczne. No ale dobrze, wracając do naszej kładki, bo tutaj trochę odpłynąłem już w port praski, który się znajduje w okolicy. Jak widzieliście przed chwilą na zdjęciach, tak to wyglądało przed rozpoczęciem budowy. Aktualnie trochę się to już zmieniło, ponieważ zostały wycięte drzewa i na wszystkie pytania, że już tutaj faktycznie rozpoczęła się wycinka drzew, że jest to obszar ochroniony Natura 2000, ja odpowiem to w dużym skrócie. Przy budowie jakichkolwiek mostów w Warszawie czy gdziekolwiek muszą zawsze być jakieś wycięte drzewa. Rzadko się buduje most na kompletnym odludziu, gdzie nie ma drzew. Drzewa są wszędzie, przynajmniej w Polsce, co oznacza, że nawet jak na przykład był budowany taki most południowy, to również tam były wycinane drzewa. Jednym z ważnych minusów, o którym muszę powiedzieć, to jest zamknięta część ścieżki rowerowej podczas przebudowy tutaj bezpośrednio po stronie praskiej, bo tutaj po prostu w tym rejonie będzie powstawać ta kładka. Przez 2 lata będzie powstawać, czyli mniej więcej za 2 lata będę mógł już was tutaj powiedzieć, że zapraszamy i zobaczymy więcej. Mam nadzieję też, że dzięki temu ulica Karowa w najbliższym czasie przejdzie metamorfozę bardziej dla ruchu pieszego, aby połączyć się z kładką, dzięki czemu będzie mogło się to wszystko tutaj w jedną całość z dobrym dojściem do krakowskiego przedmieścia. Także tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że was trochę zainteresowałem tym, jak to aktualnie tutaj już jest wszystko połączone i co już tu się dzieje. Ale więcej jeszcze z ciekawostką, która pewnie was najbardziej zainteresuje i stąd też trochę mam informacji. Halo, Sykut? Powstała strona internetowa www.mostnaprage.waw.pl, na której na bieżąco możecie śledzić postęp tej inwestycji. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, wstaję, bo wilka dostanę. Jakub Sykut. No i dokładnie, mam nadzieję, że wejdziecie na tę stronę, link do niej macie też bezpośrednio w opisie i teraz wkładać się. Natomiast mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I jak już rozpocznie się faktycznie budowa pełną parą, postaram się, aby filmy się pojawiały z tej inwestycji co miesiąc, chyba że będzie bardzo nudno, to co 2 miesiące. I postaram się w miarę możliwości, jak już faktycznie konstrukcja będzie powstawać, aby pokazywali wam też bezpośrednio zdjęcia z placu budowy, bo nie jest to aż tak trudno tutaj do robienia wszystkich zdjęć z drona, chociaż nie ukrywam, że od strony Śródmieścia będzie to problematyczne ze zdjęciami, ponieważ w tym rejonie rozpoczyna się już strefa prezydencka z lotami dronów i tam już trzeba trochę dłużej i bardziej walczyć z pozwoleniami na loty, no bo prezydent tam obok mieszka, co trzeba pamiętać, nawet jeżeli teraz jest daleko za granicą. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie wiem, co będzie kolejne, ale raczej coś ciekawego i pewnie jutro. Cześć!